Pamiętam, że się okazało zwycięstwo 5-2. Kluczem okazała się ta sytuacja z drugiej części spotkania, kiedy za czerwoną kartkę wyleciał z boiska bramkarz Orlicza. Wydaje mi się, że kluczem do dzisiejszego zwycięstwa była poważna rozmowa w przerwie chyba, bo tak naprawdę pierwsze 15 minut wyglądało bardzo dobrze. Kontrolowaliśmy ten przebieg wydarzeń i dokładnie graliśmy to, co wcześniej sobie zakładaliśmy. Ale po tych 15 minutach i biorąc pod uwagę również poprzedni mecz tutaj z liderem, zespół uwierzył, że po prostu już będzie lekko, łatwo i przyjemnie. No a jak wiadomo, w derbach rzadko kiedy się tak zdarzy, tak jest. I przeciwnik po prostu zwiększył szansę i daliśmy im nadzieję. Szczególnie po tej bramce na 1-1 praktycznie dwie sytuacje tam zanotowałem. Te bramkowe i plus jedna jeszcze taka, gdzie tam obrońca już był blisko i przeciwnik miał szansę oddać skutecznego strzału. Natomiast te sytuacje zaważyły na tym, że schodziliśmy na przerwę z tym dwubramkowym, że tak powiem, taką zaliczką w negatywnym tego słowa znaczeniu oczywiście. Porozmawialiśmy w szatni, powiedzieliśmy sobie, co jest nie tak, co trzeba zmienić w drugiej połowie. Oczywiście trochę nam też dopisało szczęście, bo to, że była taka sytuacja właśnie, no to oczywiście najpierw musieliśmy ciężko zapracować nawet na tą bramkę na 2-2, a później na sytuację, w której bramkarz gości faulował Karola. I od tego momentu już zupełnie uciekło powietrze z przeciwnika. Kontrolowaliśmy jeszcze bardziej te wydarzenia boiskowe, ale mam trochę zastrzeżenia, że wdawaliśmy się jeszcze w takie właśnie niepotrzebne zupełnie pojedynki siłowe, mieliśmy grać właśnie bardziej bezkontaktowo, no zespół, chciałem po prostu, powiedziałem chłopakom, żeby ten mecz wyglądał tak, jak to wygląda na papierze, czyli że Orlic gdzieś tam nisko, a Juventa jest w tej chwili na fali i dopiero tak naprawdę gdzieś tam ta końcówka pokazała faktycznie miejsce jednych i drugich w szeregu. Natomiast mówię, trzeba powiedzieć, że trochę nam tutaj też dopisało taki piłkarski fart. Trener gości Sławomir Grzesik po ostatnim gwizdku powiedział, że najsłabszym aktorem tego widowiska był arbiter. Pan zgodziłby się z tą opinią? No, sędzia nie miał dzisiaj dobrego dnia, to prawda. Ja też się złościłem bardzo w pierwszej połowie. Tam ewidentnie nasz zawodnik wychodził na czystą pozycję. Sędziowie też muszą się po prostu, każdy z tych chłopaków, jest to poziom trzecioligowy, przygotowuje się do zajęć. My się jako trenerzy się przygotowujemy do zajęć. Sędzia też się również powinien dobrze przygotować po prostu. Wszyscy wiemy, jaką szybkością dysponuje Mirek i naprawdę to było akurat to, że dynamicznie wyskoczył za tych obrońców, już był daleko, ze 3-4 metry za linią obrony, to nie znaczy, że był na spalonym. Wyszedł naprawdę fajnie z głębi pola i te akcje, mówię, przez te pierwsze 15 minut fajnie się układały. Sędzia to musi po prostu wiedzieć tak naprawdę wcześniej. Natomiast mówię, było sporo takich mankamentów, do których można by się przyczepić, ale tak naprawdę uważam, że nie wpłynął akurat tutaj na sam wynik meczu.